Się, wartość się tworzy dzięki produktywności i efektywności. Tak? A zarządzanie czasem jest jakby bardzo, bardzo ważnym elementem w tej, tej samej zabawie. To zawsze, jak, jak wszyscy uciekają i nie ma chętnych, to wtedy się należy inwestować. To jest najlepszy moment na inwestycje. W ogóle mi się wydaje, że w branży technologicznej ryzyko technologiczne i globalizacyjne to są dwa główne ryzyka. I, I jakby gdzieś moja chyba szansa polega na tym, że ja jestem w tej branży. dawno. 45 lat. To jest to jakby ten okres, który ja śledzę w tej branży i to śledzę jakby. Często jakby też ma kontakt z tymi ludźmi, tak? Ja wiem, Bill Gates był w posył w 1995 roku, mieliśmy bardzo ciekawy lata, pamiętam jak on mówił w 1995, 1996, może 1997, nie pamiętam jak on mówił na spotkaniu. Gdzieś w garażu powstanie firma, która zagrozi Microsoftowi nie? i to był Google. Cześć, witam Was w wyjątkowym noworocznym wydaniu Value Talks. Jak na taką okazję gość jest również bardzo wyjątkowy. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Czechowicz, były przedsiębiorca, twórca MCI Management, no i od ponad 20 lat prezes giełdowej spółki. 20, 25 praktycznie. O, 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 Spokoju, czym warto też, gdyby, o czym warto też pamiętać? Tomek o inwestowaniu wie prawie wszystko. Mam nadzieję, że częścią tej wiedzy podzieli się dzisiaj z nami podczas tej rozmowy. Dzięki Tomek za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. Dzie, dziękuję. jak znaczy, ja chciałbym no znaczy, nie można wiedzieć wszystko o inwestowaniu. Tak, jakby. Jest to dążenie do perfekcji, które nigdy jak z Golfem. Tak, także tutaj. Ja na, na początku chciałem troszkę sentymentalnie wspomnieć moją pierwszą rozmowę z Tomkiem, która się odbyła w 2010 roku, kiedy jako y, świeży przedsiębiorca y, współpracowałem z jedną ze spółek portfelowych ABC Data. No, ABC Data była w trakcie takich strategicznych zmian. Y, dużo było komentarzy na temat y, spółki na, na rynku kapitałowym, i Tomek jako szef Rady Nadzorczej. Pamiętam, poprosił o rozmowę z osobą, która no, ma kontakt z tymi inwestorami, i ona z nimi jak gdyby prowadzi dyskusję na temat spółki. E, jak dziś pamiętam, wyznaczą mi 5 minut w trakcie których miałem do niego zadzwonić. Siedziałem z telefonem w ręku i, i niemalże jak na Sylwestra odliczałem co do sekundy, w którym momencie wykonać ten telefon. Byłem po, pod bardzo dużym takim wrażeniem organizacji Twojej pracy i tego, jak to wszystko jest systematyzowane. Czy coś na przestrzeni, bo to jest tak naprawdę już kilkunastu lat, się zmieniło w zakresie tego, jak pracujesz, jak, gdyby, jak wygląda Twój dzień? No na pewno, bo, bo to jakby w sumie lepiej chyba rozumiemy procesy, które, jakby, w których funkcjonujemy i potem jakby staramy się strukturyzować jakby spotkania czy, czy komunikacje. Więc myślę, że tak, że jakby cały czas jakby ten taki chęć poprawy efektywności takiego lepszego zarządzania czasem, to jest to zawsze że tego czasem niestety jest coraz Także to jest, to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne. Znaczy, ja myślę w ogóle, że wartość się, wartość się tworzy dzięki produktywności i efektywności, tak? A zarządzanie czasem jest jakby bardzo ważnym elementem w tej całej zabawie, tak? I to, I to nie dotyczy tylko pracy, to dotyczy jakby wszystkich obszarów naszego życia, My No jest jednym z zasobów, którego tak. niestety nie jesteśmy w stanie tak. jest. zwiększać. Póki co. Póki co. co. Tak moim Czasami nikt na razie nie, nie ma wiedzy, jak to robić, nie? Wydaje y się. Też, też zastanawiałem się, tak patrząc na, na ludzi sukcesu, też osoby, które albo z pokolenia Tomka odniosły duży technologiczny sukces czy też poprzez jak gdyby spółki giełdowe, ale też jak gdyby ogólnie w zakresie technologii, jak czy bracia Kicińscy, czy, czy Marcin Liwiński, Paweł Marchewka, Tomasz Czechowicz, co jak gdyby łączy tych ludzi, ja mam jakiś wspólny mianownik, ale jak ty byś, miał zdefiniować ewentualne połączenia pomiędzy tymi osobami? Ja myślę, że jakby w ogóle te ostatnie 30 lat, mca w tym roku wchodzi w takie 25-lecie jakby, I jakby mówił, że to jest era po prostu technologii digitalizacji, te ostatnie 25 lat, nie czy tam praktycznie nawet dłuższy okres, no bo ja jeszcze jako dziecko, tam powiedzmy w wieku 80 10 lat, jak miałem tą pasję do komputerów, bawiłem się tym i to jakby cały czas mi towarzyszyło jakby w życiu. Oczywiście każdy zna swoją formułę, jakby miksowania tej technologii, digitalu i w moim przypadku to głównie było kiedyś produkowanie komputerów wiele, wiele, wiele lat temu, a, a od ostatnie 25 lat jakby takie aktywne inwestowanie w spółki technologiczne czy spółki cyfrowe. Tak? Oczywiście były osoby, które się realizowały poprzez tworzenie tego typu przedsiębiorstw i oczywiście im więcej tam było software'u, im więcej tam było jakby wartości dodanej, tym większy był ten sukces. Nie? To też trzeba... Też trzeba, trzeba pamiętać, nie? Znaczy, także to. Tak, tak bym powiedział, że to jest takie jakby wspólne. No, wspólne ja mianownik. taki wspólny mianownik, przynajmniej też znając i pracując, czy z CD-projektem, czy z Playwayem, ze spółkami jak gdyby też z tych branż innowacyjnych, m, znalazłem chociażby w tym, że wszyscy zaczynaliście na tych giełdach komputerowych, tak, które czy, czy to był taki, nie wiem, ośrodek budowania innowacji w tamtym czasie? Bo tak wielu przedsiębiorców, którzy w tym obecnym pokoleniu innowacyjnych firm odnieśli sukces z, z tych miejsc, które dzisiaj nam się wydają dosyć prymitywnym biznesem, prawda? Handlowanie czy sprzętem, czy jakimś programowaniem na, na straganie. No jednak wytworzyło całe pokolenie ludzi, którzy zmieniają świat i to nie tylko w wymiarze tutaj naszym lokalnym, ale są to też największe sukcesy polskie na świecie w zakresie innowacji. Znaczy w latach 80. czy na początku lat 90. nie było internetu tak? i jakby i też miejscem de facto wymiany wiedzy, wymiany informacji, wymiany sprzętu, jakby tego wszystkiego, no to były takie giełdy, tak? bo tam jakby nie było, znaczy nie można było, bo teraz dzisiaj mamy internet, mamy wideokonferencje, to wszystko jest kompletnie inne. Natomiast to taka giełda po miejscem, gdzie no, następował taki wielki eksczęć, <grymnie> można powiedzieć, wymiana software właśnie programów, rozwiązań technologicznych. Nie to było niesamowity fajny czas. Taki w ogóle inny, znaczy Dzisiaj sobie trudno wyobrazić, że, to, że rzeczywistość może tak funkcjonować. Nie? To jest niesamowite. Mhm. A jak miałbyś powiedzieć, gdzie dzisiaj dochodzi do wymiany tych informacji, gdzie się to nowe pokolenie innowatorów, tych, którzy będą no, mi już trochę Łatwiej, bo przetarliście szlaki, ale z drugiej strony też zderzają się z większą konkurencją. znaczy Ten internet powoduje, że de facto my dzisiaj jesteśmy globalni. To znaczy, jakby wszedł w dowolnym miejscu, można pozyskiwać informacje czy wiedzę, czy, czy jakby nawet, jeżeli na konferencję, no z jednej strony tak, to jest jakby ta bezpośrednia kontakt, komunikacja, poznawanie ludzi, ale ten cały kontent z konferencji de facto jest dostępny w sieci, więc jakby też można że tak powiem, tą wiedzę uzyskać jakby w Więc to się kompletnie zmieniło, jakby ta forma transferu, czy dostęp do wiedzy i, i wymiany wiedzy, po prostu te bariery znacząco zmalały przez te ostatnie 40 lat. Także teraz to chyba się wydaje, że teraz głównym, głównym kryterium sukcesu jest potrzeba. Czy człowiek musi mieć potrzebę, żeby odnieść sukces? I jeżeli ma tego potrzebę, to jest w stanie odnieść sukces tak dzisiaj. bo mhm. De facto wszystko jest dostępne. 40 lat temu, 30 lat temu kapitał nie był dostępny. Wiedza nie była dostępna, informacja nie była dostępna, dostęp do ludzi nie był łatwy, tak? No dzisiaj ja mam 60 tysięcy kontaktów na Linkedinie i ciągle czytam te informacje, które tam ktoś mi przysyła, nie? Oczywiście nie na wszystkie odpowiadam, jest. nie? Ale, ale jakby te, te, ta komunikacja jest znacząco, znacząco ułatwiona versus to, co mieliśmy po prostu wiele lat temu. Także wtedy rzeczywiście to było inaczej, tak? Może też przez to będzie większa konkurencja, że jest jakby mniejsza bariera, tak? Ale ja myślę, że to głównie jest dzisiaj potrzeba. Po prostu ludzie dzisiaj Dysponują innymi zasobami, mają troszeczkę mniej być może potrzeb, nie? to pokolenie lat 80. -tych, 90. -tych, one było takie mocno zdeterminowane, żeby po prostu coś osiągnąć. Nie? I to był ten taki ciekawy okres. Mhm. No w tym roku świętujecie 25-lecie MCI, a przypomnij, tutaj może nie wszyscy znają tą historię, jak ta przygoda się zaczęła, prawda? Jak gdyby i, e, i od czego to się wszystko wzięło? Tak. Jak Wojtek mówił, my, myśmy, ja zaczynałem rzeczywiście w latach 80. jako taki przedsiębiorca giełdowy. Tak? Produkowaliśmy floppy disk drives, pro, e, pisałem software. Zrobiłem na pierwszy samochód, jakby pisząc taki mały ERP dla, dla rzemieślnika, który jeszcze w czasach… No to był taki magazyn, płace, jakby tam w Basicu to napisałem, to był duży błąd, bo… Nie jest trudne. Znaczy nie, nie był trudny, tylko on trudno się potem modyfikował. Czyli okay. jak się zmieniały jakieś przepisy, no to trzeba było bardzo dużo tego softwareu przepisać. No i to był taki ciekawy czas, to się przykuło i, i z tego powstała na ówczesne lata jedna z dwóch największych firm, firm IT w Polsce, Optimus i OTT, tak? Myśmy byliśmy produkowali najpierw, żeśmy zaimportowali do Polski jakieś 4-5 milionów komodora, więc można powiedzieć, że I-Made Poland Digital somehow, nie? Mm. czyli jakby ci ludzie zaczęli wykorzystywać sprzęt komputerowy masowo, tak? Myśmy, myśmy naprawdę dostarczyli olbrzymie ilości komodorów. Myśmy byli największym klientem komodorów wtedy w Europie. To był rok 90, 91. To się udało właśnie dzięki takiej energii, takiej... też zaufaniu, tak? no bo jakby zaufanie pozwalało nam uzyskiwać linie kredytowe, co skutkowało tym, że mogliśmy ten jeszcze rzeczywiście duży osiągnąć. To, to się, to się transformowało na największego producenta komputerów wtedy w Polsce, jak firma JTT. Myśmy produkowali komputery Adax i to było takie ciekawe doświadczenie, tak? ale wtedy już obserwowałem zmiany, które zachodziły na rynku. One dotyczyły software, one dotyczyły serwisów tak? i co ciekawe, bardzo ciężko było wtedy zdefiniować, które modele software'u, czy które modele serwisów, czy modele internetowe przeżyją, czy jakby są faktyczne, tak? Znaczy, sobie trudno wyobrazić, ale problemem lat 2000. Jeżeli chodzi o portale horyzontalne, były, były przychody, była monetyzacja, czyli mamy kontent, ale jak chcemy na tym kontencie zarobić. Pamiętam e, Travel Planet, to też jedną z naszych pierwszych inwestycji wtedy i, i jakby ciężko było zrozumieć, jak ten, jak, jak ten Travel Planet ma zarabiać. Na czym? Czy na reklamie, czy na sprzedaży wycieczek? To były takie, mhm. takie, to, to wszystko się wtedy tworzyły, te modele biznesowe. No. Bardzo ciekawy okres, więc ja to obserwowałem. Pamiętam, jak do mnie przyszedł Rafał Putecki, to był, on założył pierwszego polskiego providera ISP. No i chciał, żebyśmy w niego zainwestowali jako JTT, a spółka generowała straty. Ja mówię, no stary, no ale jak można zainwestować w spółkę, która generuje straty? No i okazało się, że parę lat później to sprzedał za jakieś okropnie duże pieniądze jakimś am am amerykańskiemu strategowi to był dla mnie taki szok poznawczy, że jakby rzeczywistość może być inna, tak, no bo mhm. jakby w tamtych czasach no to wartość firmy to był jakiś tam kil kilka razy cashflow generowany przez tą firmę, tak, a a ten jakby świat internetu i technologii pokazał, że jakby te podejście do wartości może być inne. No i jakby z te, takie, takie obserwacje miałem po prostu, że coś nowego się tworzy, natomiast jest dużo ryzyka w tym, tak? Nie, nie wiadomo jakby, co dokładnie należy robić. No i miałem też okazję wtedy poznać właśnie Matzulita San, to był założyciel banku, Patrick, Patrick, Patrick McGovern to był założyciel IDG, IDC i on był jednym z największych inwestorów venture capital w Chinach i i w Stanach i też jakby mnie inspirowali jakby pod kątem tych inwestycji. No i po, jakby po JT, to doszedłem do wniosku, że to, co bym chciał robić, to połączyć moje doświadczenie właśnie operacyjne, bo miałem te 10 lat historii operacyjnej z budowania firmy od 0 do 100 milionów dolarów, z operacjami międzynarodowymi, z produkcją, z retailem, z produkcją kas fiskalnych. Dużo problemów jakby, takie zarządzanie firmą czy skalowanie firmy to są, to są problemy. Właśnie z takim jakby wchodzeniem w coś nowego, co się tworzy i jakby dostarczanie tej kombinacji wiedzy, kapitału itd. i tak dalej. tak powstało MCI. Przepraszam, że tak długo o tym mówię. Nie, nie. To, jest e, to było właśnie MCI, to jest Management for Sulting Investment. To są te trzy litery, tak? To jakby miała być ta namiastka tego, co, 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 co chcemy robić. E, ja to historię już kilka razy więc jakby to był rok 98-99, to były te lata, kiedy, kiedy to się tworzyło. No i udało nam się, staliśmy się... No, na... no, no i wtedy pozyskałeś tam te pierwsze, załóżmy, 20 milionów, tak? Tak, myśmy, myśmy pozyskali, tak, Myśmy pozyskali w dwóch rundach, najpierw w takim pre-IPO, w pre-IPO. to było w ogóle ciekawe, że fundusz w ciągu dwóch lat od pomysłu szedł na giełdę, to było niesamowite, nie? To znaczy, jakby jest do uwierzenia dzisiaj, nie? że takie coś jest możliwe. I myśmy pozyskali w, właśnie w pre-IPO 10 milionów złotych i w IPO chyba 10 milionów złotych, tak? To był cał, całkowity kapitał, któryśmy pozyskali. Do dzisiaj żeśmy je zrobili chyba buybacku na 200-300 milionów złotych i te nasze kapitały własne w tej chwili tam sięgają chyba 2 miliardów, ja przepraszam. Tak. ale to wydaje mi się, że do wszystkich może dwóch miliardów. Tak powiem, jesteśmy na początek roku. Natomiast także to, 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 to było takie 25 lat właśnie ciekawego, dynamicznego rozwoju i też w tym czasie... Przeszliśmy przez wiele strategii inwestycyjnych, jeżeli chodzi o inwestycje. Właśnie jak miałbyś wskazać takie, wiesz, no, 3-4 punkty kluczowe, które no, z tych 20 milionów doprowadziły cię do tego, że e, planujesz zainwestować kilka miliardów złotych w ciągu najbliższych dwóch I ja. dwóch lat. Jak gdyby co, no bo to, to nie pewnie poszczególne inwestycje, ale takie rzeczy, które I wnosiły ten MCI na kolejną półkę, tak? Od ja małego my, funduszu do... Ja myślę, że my funduszu... Jesteś, ja myślę, że po prostu my jesteśmy w megatrendzie, wiesz? To jest megatrend technologiczny, digitalowy, wiesz, innowacyjny i po prostu myśmy właściwie surfowali na falach w tym megatrendzie, tak? Bo oczywiście byli tacy, co, że tak powiem, zatopili się na tych falach, no. nie? Natomiast myśmy właściwie surfowali, tak? Że myślę, że byliśmy w dobrym okresie na rynku venture capital, tak? Byliśmy w dobrym okresie na rynku Growth Capital. Yy, weryfikowaliśmy różne strategie geograficzne, to też jakby MCI ma doświadczenia, jakby, może nie globalne, ale na pewno jakby bardzo szerokie europejskie tutaj, jeżeli chodzi o fundusze z regionu. Yy, też różne modele biznesowe, przez które żeśmy przechodzili, to było takie to też making by doing, znaczy jakby to też ten model biznesowy, private Equity Venture Capital. Pamiętajmy 25 lat temu, jak się mówiło Venture Capital, to ludzie nie rozumieli tego słowa, tak? Mm -hmm. I w ogóle nie było rozumienia różnicy pomiędzy venture capital private equity, tak? I jakby to wszystko się tworzyło, tak? Ten cały model biznesowy, no znać starsze fundusze, te duże private equity, które mają w tej chwili amerykańskie 40 lat, nie? to jest jakby branża, która jest znacznie, znacznie młodszą branżą niż branża bankowa czy, 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 czy inne sektory, tak? Więc, więc no, to było to w zasadzie, ale mówię, to był przede wszystkim ten megatrend technologiczny, digitalowy, który był właściwy, tak? Dzisiaj. Mm -hmm. Wszyscy chcą inwestować w technologię, w digital, jakby ludzie, którzy nigdy nie, nie, nie mieli pojęcia, robią to. To jest jakby, A wtedy to rzeczywiście, pamiętam, w 2001 myśmy byli chyba jedynym inwestorem, który był gotowy jeszcze inwestować w internet, nie, bo wszyscy mieli dość internetu. Po, tak, tak, po, bo internet, po Internet Bubble, tak. I było takie, wtedy była jedna inwestycja, właśnie w i myśmy ją zrobili w firmę One-To-One. -to, -one, tak? to był taki provider SMS-ów e, mobilnych, także. To bardzo udana wtedy dla nas, nie? bo to był taki. To zawsze jak jak wszyscy uciekają i nie ma chętnych, to wtedy się należy inwestować. To jest najlepszy moment na inwestycje. Jasne. To spodobało mi się to, co mówiłeś o tych falach, prawda? poruszanie się na tych falach. No inwestowanie na pewno to jest jak gdyby zarządzanie ryzykiem, prawda? I też jak gdyby w cyklu życia takiego jak MCI, pewnie. To ryzyko było podejmowane mniejsze, większe, w zależności też czy od środków, czy jak gdyby od podejścia. Czy miałeś wrażenie kiedyś, że to ryzyko, które podjęliście, było za duże, a może wręcz, nie wiem, miałeś wrażenie, że ociarysz się bankructwo, że jeżeli coś tutaj nie wydarzy się pozytywnego w krótkim czasie, to ta historia może się skończyć tak jak historia tych, o których powiedziałeś, że się na tej fali nie utrzymali. Mhm. Znaczy. Ja się jakby wywodzę z dystrybucji IT, tak, tam są bardzo jakby niskie marże, tam jest bardzo, można powiedzieć, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe do sukcesów dystrybucji IT. Tak? I to myślę, to, to dawało mi też takie rozumienie, czy umiejętność zarządzania ryzykiem. Sam pomysł na fundusz to było w jakiś sposób zarządzanie ryzykiem mojego poznawania, wchodzenia w świat spółek technologicznych, spółek software'owych. Także no, tu są pewne pryncypie, ale myślę, że Funduszu, funduszu jest dużo ryzyk, tak? Jest ryzyko płynnościowe, jest ryzyko kadrowe, jest ryzyko wynikowe i może być ryzyko strategiczne. Można by powiedzieć do tego sytuację, że 20 lat temu pewnie to było najbardziej taki sukces fundusz Silicon Valley za szybko zmienił strategię i wszedł w Climate tech, nie? Tylko, że wtedy ten climate Tech nie generował zysków. Teraz to, to są już zaczynają być bardzo udane projekty Tesla, i tak dalej. Ale wtedy po prostu tam nie było wartości. Nie? I jakby przez dwie tam dekady, czy przez jedną dekadę miał bardzo złe wyniki, praktycznie prawie że wypadł z rynku, nie? Więc, więc nawet takie ryzyko strategiczne jest. Więc tych ryzyk jest dużo. My sami na przykład w naszych materiałach na temat nowych inwestycji identyfikujemy, jakie ryzyka lubimy, to znaczy mhm. jakich ryzyk nie lubimy, tak? W sensie to, to jest jakby jak patrzymy na inwestycje, no to staramy się, jakby, jeżeli to nie jest nasza specjalność, branie tego ryzyka, to nie chcemy go brać. Nie? Na przykład jest takie ryzyko, jak ryzyko globalizacyjne. Nie? Znaczy, przykładem takiego ryzyka w Polsce była nasza klasa. Mm -hmm. To był taki, czy tam, czy tam Golden Line. Tak? Pamiętamy Golden Line, hey, to był taki hey, polski hey. linkin. To był jakby przykład spółki, która właśnie konkurowała z ryzykiem globalizacyjnym. Tak? Czyli mieliśmy globalny projekt. Ja po pamiętam polskiego Microsofta. Nie? Był, była taka firma w latach 90., w połowie lat 90. I, i to był polski producent właśnie Worda. Tam jakby tych wszystkich aplikacji, uh -huh. tak to, co Microsoft robił, się to nie przeżyło, tak? bo to właśnie było, to było podane temu ryzyko. Czy Gadu Gadu, prawda? Gadu gadu. Gadu, gadu gadu. Tak, ja pamiętam, jeździliśmy do Londynu i pokazywaliśmy gadu gadu żeby wspólnie z jakimiś funduszami międzynarodowymi to kupić od polskiego inwestora wtedy. To, było, to był Skype, który zarabiał pieniądze, tak? A z drugiej strony był Skype, który stracił olbrzymie pieniądze, palił olbrzymie pieniądze i nikt w Londynie nie wierzył, że można mieć Skypa, który zarabia pieniądze, tak? No, ale oczywiście Gadu, gadu było pod, jakby poddane temu ryzykowi globalizacyjnemu, no już dzisiaj pewnie nie istnieje, tak? To jest taka rzeczywistość. Więc, więc tu, są, tu jest sporo i je trzeba rozumieć. Jak się je rozumie, no to w ogóle mi się wydaje, że w branży technologicznej, ryzyko technologiczne i globalizacyjne to są dwa główne ryzyka. I, I jakby gdzieś moja chyba szansa polega na tym, że ja jestem w tej branży Od dawna. 45 lat, to jest jakby ten okres, który ja śledzę w tej branży i to śledzę jakby. Często jakby też mając kontakt z tymi ludźmi, tak? Ja wiem, Bill Gates był w posy w 1995 roku, mieliśmy bardzo ciekawy lacie, pamiętam, jak on mówił w 1995, 1996, może 97. 1997, nie? Pamiętam, jak on mówił na spotkaniu: gdzieś w garażu powstanie firma, która zagrozi Microsoftowi, nie? I to był Google, uh -huh. który tam dwa, trzy Ja i długo, rzecz, którą powiedział wtedy na lunchu, że dajemy dupy jako Microsoft z internetem. Niesamowite, nie? Ale do tej pory sobie tam... Nie, są genialnie, znaczy genialnie przy transformację, tak jak Apple. To są dwa takie super przykłady udanej transformacji, no ale lider tej organizacji jakby miał świadomość ryzyk i zagrożeń, które mm -hmm. powstawały. Były takie ciekawe okresy. W tym czasie, o którym, o którym mówisz, tak, w tych 25 latach, to no, też od tego, że byliście pionierem na rynku venture capital, w ogóle inwestycji private equity, czy, Szeroko rozumianych, jak gdyby inwestycji kapitału, gdzie jesteś inwestorem, by, a nie, nie wspomnijmy o Nie byli do końca venture Wiesz, bo myśmy zaczęli, pierwsza nasza inwestycja to był buyout. Nie? Myśmy mm -hmm. buyout firmy CCS-u, to, to był system integrator, który robił SAPA w Polsce, integrował SAPA w Polsce. Czyli to był taki, można powiedzieć, management buyout, management buy-in. Mm -hmm. To była nasza pierwsza inwestycja. Potem rzeczywiście mieliśmy takie, to był taki, nasza strategia na początku to był taki miks. Ponieważ jakby nie było dużych spółek technologicznych czy, czy tam informatycznych. Tak? Byli integratorzy systemów, powstawały pierwsze firmy software wtedy w Polsce, które się skalowały bo po prostu, ale tego było za mało, żeby tylko to robić. Więc to był miks jakby strategii venture capital z elementami strategii private equity, growth capital i tak dalej. No i jakby to żeśmy rozwijali ten jakby ten model biznesowy, mhm. jeszcze przez kolejne potem 15-20 lat MCI, to było właśnie portfolio 3-4 strategii inwestycyjnych. Tak? To też nam dało obserwację, jaki jest performance dla poszczególnych klas aktywów i podjęliśmy te same wnioski, do których doszło w WF amerykańskich inwestorów technologicznych, że jeżeli można kupić firmę, która zarabia pieniądze, versus firmę, która nie zarabia pieniądze, to lepiej kupić firmę, która zarabia pieniądze. To to jak miałbyś powiedzieć, to ta wasza przewaga, która się wytworzyła, to ona wynika głównie z tego doświadczenia? Czy... Doświadczenia i <laughs> danych. Mamy te dane, tak te obserwacje i tak dalej, to jest faktologiczne, bo tak co innego jest jakby eksperymentować, mając pewne założenia, co innego, jakby mieć to doświadczenie faktyczne. Myślę, że to jest w ogóle cała, myślę, że główna wartość jakby tych funduszy długoterminowych, to jest jakby to doświadczenie, które jest zbudowane na udanych i nieudanych inwestycjach. Nie? To jest jakby, to jest jakby no, na przykładowo dzisiaj na przykład nasz najbardziej udany chyba obecnie projekt Portfolio Netwisk. To jest firma, która tam się ociera w tej chwili o miliard euro kapitalizacji, e, no to, to jest ten sam model biznesowy, który myśmy zrobili 25 lat temu inwestując w ekspercję, która dla nas była nieudana. Eksperci straciliśmy 90% kapitału tak? Bo to mhm. było za wcześnie na ten model biznesowy, tak? Ale to doświadczenie zaprocentowało tym, że 15 lat później zrobiliśmy super dobrą inwestycję w Netrisk. także. Także to jest, to jest, jakby, to jest e, doświadczenie, to jest też wybór momentu, tak? to też jest ważne. Tak, jak e, czytałem, to, to zrealizowaliście do tej pory około 100 inwestycji, tak? E, ponad 100 inwestycji. Ja myślę, że to będzie więcej 115-120. No oczywiście jakby ilość inwestycji w Venture Capital ich robi bardzo dużo, to, to jakby dużo więcej, z tak. tego pewnie ja bym powiedział, że zrobiliśmy około 25, pewnie 30 inwestycji private equity o, mhm. o tym charakterze. I historycznie mamy oczywiście bardzo głęboki tracker record w Capital. Prawdopodobnie ciągle jeszcze najgłębszy na polskim rynku, aczkolwiek to się zmienia, jakby rosną owe fundusze i tak. No i chodzi mi o to, że wiesz, na, na te powiedzmy 25-30 inwestycji, hmm. część z nich to jest, nie wiem, chociażby Wirtualna Polska czy hmm. Izgaj, czyli firmy, które znaliście przez wiele, wiele lat zanim doszło do tej inwestycji. I hmm. z czego to wynika, że jak gdyby Pomimo, że jak gdyby spółkę obserwujecie przez, nie wiem, kilka, może nawet dziesięć lat, to do inwestycji dochodzi jak gdyby tak późno. No i druga rzecz, ty, czy statystycznie w ogóle jesteś w stanie ocenić, ile projektów oglądacie na to, żeby dokonać jednej tej potencjalnie. To, jakby te statystyki są, są różne dla poszczególnych strategii inwestycyjnych, mm -hmm. też jakby pewno dla geografii, tak? Ale, się, ale jakby e, mówiąc o tym naszym obecnym. Ostatnie, ostatnie 10 lat, jakby modelu, czyli, czyli inwestycji buyoutowych, no to w takich, takich inwestycji, jakby w naszych sektorach w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, a to jest nasz podstawowy region, jakby, na którym się koncentrujemy, jest około 20 rocznie, tak? I Nie. staramy się staramy się plus minus 20 rocznie. Tak? O teraz ten okres był trudniejszy, bo no była, była wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, niskie wyceny, więc jakby. Ilość tych transakcji spadła, jeżeli chodzi o ten rynek, ale, ale zasadniczo to można mówić o 20 transakcjach rocznie. I my staramy się na tych, z tych 20 transakcji zrobić 10 do 20%, nie? czyli mieć ten 2 do 4, 4 inwestycje w roku. Oczywiście, jeżeli chodzi o oglądanie, no to pewnie to nie są takie statystyki jak w przypadku Venture Capital, że robimy jedną inwestycję, oglądamy 1000. Tu pewnie można powiedzieć, że robimy jedną inwestycję, oglądamy 100. Tak? To Myślę, że to jest takie, takie fair. Tu no. też, też trzeba powiedzieć, że w, na private equity to triggerem do zrobienia transakcji jest jednak możliwość czy sprzedaży, czy chęć sprzedaży firmy. Tak? Mm -hmm. To nie jest. Tak, tak, tak. To, to nie jest jakby... Oczywiste zawsze. Tak. Ja, ja pamiętam, miałem ostatnio spotkanie z bardzo doświadczonym i szanowanym bankie, bankowcem, tak? I, I on cały czas miał, myślał, że private equity to jest jakby dostawca kapitału, tak? Ja mu pokazałem, że praktycznie 90% naszych transakcji to są transakcje sekundarys, gdzie my kupujemy poprzednich właścicieli i coś zmieniamy w firmie, że ona się po prostu lepiej rozwija. To nie jest jakby finansowanie jakby wzrostu czy ekspansji, tak? Chciałem jeszcze parę słów z Tobą zamienić na temat giełdy, no bo też jesteś spółką giełdową od bardzo dawna. Wprowadzałeś firmy na giełdę, robiłeś wezwania. Jak oceniasz dzisiaj kondycję, gdy polskie giełdy ponieważ w fundusze private equity, nie tylko MCI, ale patrząc, na Enterprise Investors chociażby, no to był jeden z w ogóle z największych dostawców spółek, też na, na warszawską giełdę, czy Dino, czy Krukton. To do dzisiaj są jakieś gwiazdy, powiedzmy Warsaw Stock Exchange. Czy myślisz, że jeszcze giełda polska będzie takim miejscem do masowych egzitów dla. Dla funduszy, nie mówię w tym roku, ale, ale w kolejnych latach, że to może być cały czas opcja do realizacji wejść? Znaczy, jakby, to jest na pewno, znaczy te spółki, które z naszego portfela wchodziły na giełdę, tak? jak Wirtualna Polska Transfer, to były spółki, i mówimy tych takich udanych, aby ABCDD była mniej udanym, ale to, co, na, to, co, to, co myśmy zrozumieli, to to, że giełda jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli jest e, w spółce właściciel który ma długoterminową chęć zarządzania i budowania firmy, tak? Fundusz nie ma 100%, nie bo, jeżeli fundusz ma 100%, no to, to jakby to jest standard. to widzimy sytuację, sytuację Allegro. Nie? No, mamy, mieliśmy fundusze, które miały 100% i to jest oczywiście super spółka. Natomiast przy, tym, przy tej strukturze akcjonariatu, jakby takim troszeczkę też fakcie, że na poziomie zarządu nie ma właściciela, tylko jest management, który jest wybierany przez inwestorów. I pytanie, co się stanie, jak już nie będzie żadnego profesjonalnego inwestora? Jakby to, mm -hmm. to, 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 to musimy pamiętać, że po prostu do, do, do spółek, które są kierowane na giełdę, one powinny być właściwie jakby to powinny być właściwe spółki. Właśnie w takiej strukturze mieszanej, gdzie mamy private equity, gdzie mamy właściciela, i to są jakby najlepsze produkty, moim zdaniem, na giełdę. Tak? I ten, ten właściciel jakby używa rynku publicznego do długoterminowego skalowania firmy. Tu mamy przykład Dino, mamy przykład ASECO, mamy przykład Aswera, i tak Biduła dalej. Tych tak, przykładów mamy bardzo dużo. E, więc my oczywiście. Jakby tak, tak to rozumiemy, tak do tego podchodzimy i tu jesteśmy aktywni zarówno pod względem jakby IPO, jak i de też jakby MCI w swojej historii chyba zrobiło 4-5 transakcji, jakby w drugą stronę kupują spółki mhm. ściągające się z giełdy. Czyli jakby tak też poprawiając efektywność tego, tego rynku. Jeżeli pytasz mnie o, o moje zdanie na temat giełdy, no to giełdy są cykliczne, tak? Giełdy są cykliczne. Rzeczywiście polska giełda mia, ma za sobą tak myślę 10-15 lat trudnych, tak? Więc ja, ja teraz jestem bardzo optymistyczny, bo wydaje mi się, że region jest bardzo atrakcyjny. W zasadzie nie ma alternatywy do polskiej giełdy w regionie, to znaczy, te wszystkie giełdy są no, 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 bardzo, bardzo, bardzo mało płynne, bardzo mało rozpoznawalne. Więc, więc ta giełda rzeczywiście jest przede wszystkim jest w kraju, który się najszybciej rozwija w regionie. Czyli przez który, jakby jest postrzegany. Myślę też, że ludzie będą szukali, no mamy środowisko inflacyjne, tak? chcemy pomnożyć kapitał. Jednak te, te inwestowanie, widzimy, no, inwestycja w Epla, to, to no, szczerze mówiąc, to lepiej było zainwestować w EPLA, niż budować MCI. <śmiech> 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 czy tam zainwestować w Microsoft? No, takie są realie. Więc jakby rzeczywiście takie właściwe podejście do inwestowania na giełdzie, może przynieść o z zwrotnie. Także ja jestem optymistą. Ja myślę, że ten rynek jakby znacząco się ożywi. On się już ożywia po prostu. Mieliśmy pierwsze IPO w tej chwili po dwóch latach jakby. U Rapolu, ta tak, bardzo udane. Ta, bardzo udane. Ja myślę, że to będzie w tej chwili. Ważne, żeby nie przesadzić drugą stronę. Myślę, że to, co zabiło kiedyś polską giełdę, czy znaczy zabiło, schłodziło, no to była przesadna bańka, tak? Mhm. Pamiętam tą bańkę chyba z 2000 akcesyjną bańkę, nie? To była ta. I od tego czasu chyba ta giełda już tak jak mm -hmm. zawsze była średnia. Tak? Ta hossa, tam powiedzmy te lata 2005-2007, to ona też w dużym stopniu była wspierana przez OFE, gdzie były da. bardzo du duże da. napływy do, do funduszy emerytalnych i bardzo duże ograniczenia inwestycyjne, mm. więc oni, oni byli naturalnym kupującym dla wszystkich IPO, które wchodziły mm. i, i przez to też dużo spółek takich powiedzmy nie, średniej jakości pojawiło się na giełdzie, bo, no, bo to były lokalne, były polskie biznesy, które no nie miała szansy w długim terminie zbudowania nie wiadomo jak dużej pozycji, no ale dzisiaj wydaje się, że jak gdyby te warunki zostały wyrównane, prawda, więc jak gdyby nie mamy tutaj żadnego takiego czynnika, który doprowadza do jakiejś nienaturalnej asymetrii takiej regulacyjnej, prawda, co nigdy w długim terminie nie jest dobre. Tak, tak. tak. To, to, to. Ja, ja myślę, że po prostu Warszawa ma duże szanse, żeby być takim odpowiednikiem NASDAQu w Stokholmie, czy, czy, czy giełdy w Mediolanie, bo w tej chwili Paryż i, i Amsterdam w Unii Europejskiej to są takie dwa najbardziej aktywne rynki. Fra Frankfurt jest też duży rynek. No powiedzmy, może nie tej wielkości, ale to powinien być taki, taki rynek, powiedzmy, w kategorii tam 5-7 miejsc do kupowania dobrych spółek w Europie. Tak? Na tyle co Cię znam, wiem, że masz bardzo jak gdyby rozbudowane takie myślenie matematyczne i analityczne, ale przy inwestycjach, co bierzecie pod uwagę oprócz yy... No właśnie, jak gdyby takiego standingu finansowego, prawda spółki. Czyli co jest jeszcze ważne oprócz tych wyników, i jak gdyby odarcia ich oczywiście z, z jakiejś tam pozorności, która często jest przy transakcjach próbowana do wytworzenia, co, co, co jest kluczowe przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej. Znaczy na na pewno skalę, znaczy jakby tak patrzy się na takie elementy, znaczy przede wszystkim mamy pewne kryteria, jakby, na które Potrzebna samym wstępie, czyli jakby odpowiednia wielkość spółki i, i jakby sam fakt realności transakcji, tak? no, bo jesteśmy inwestorem boją w związku z tym że staramy się tam kupować między 50 do 100% jakby firmy i jakby być takim liderem, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za dalsze zarządzanie spółką. Też jakby takim istotnym dla nas kryterium jest wielkość e tak? Czyli my patrzymy na takie spółki w przedziale 2,5-25 milionów euro e To size, model biznesowy, tak, no, jakby coraz, coraz bardziej jakby, lubimy software, tak, lubimy SaaS, to są dla nas takie najbardziej chyba atrakcyjne rodzaje spółek, oczywiście też e-commerce, marki cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, climate tech, to są też takby te obszary. A jak w tym wszystkim ważni są ludzie, czyli ten management, te osoby, które które zarządzają, prawda, daną, daną firmą? Jest 7-8 obszarów due diligence, które my robimy, tak? Jakby jest bardzo duży element due diligence human resources, nie? czy human capital w spółce, to jest ważny element. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Fundusz Private Equity, on jakby rozwija tą kadrę, czy buduje tą kadrę, tak? On jakby jego rolą jest jakby wzmocnić, zbudować bardzo dobrą radę nadzorczą, bardzo dobry zarząd, tak? Jakby pomóc temu zarządowi w budowie bardzo dobrej pierwszej linii raportowania, tak? jakby zwiększyć motywację tego zespołu. My mamy takie narzędzie jak ESOP, nie? To Znaczy mm -hmm. jakby różnica pomiędzy, czyli unikalnym elementem branży private equity, który my mamy, versus jakby korporacje i tak dalej, jest to, że my możemy po prostu Bardziej zmienić motywować. motywację ludzi, tak, że oni nie są motywowani wysokim stałym wynagrodzeniem, tylko oni są motywowani jakby sukcesem związanym ze sprzedażą firmy i z przeniesieniem tej wartości. Mm -hmm. I tutaj też mamy bezwzględny pomiar, znaczy to, co jest ryzykiem na giełdzie, czyli mamy cykle. ESOP jest jakby, no jest też stosowany z płatników budowych, nie? Ale jednak czasami firma może mieć super wyniki, natomiast ESOP nie działa, dlatego uh -huh. że jakby giełda, so jak tak. giełda jest w innym cyklu. W przypadku jakby inwestycji private equity, to my mamy jakby wielokanałowy model exitu, nie? To znaczy giełda, stratek, inny fundusz private equity i jakby można powiedzieć, że falowanie wycen jest dużo, dużo mniejsze niż na giełdzie. I to w połączeniu z tym uh -huh. narzędziem daje znakomite okay. efekty. Myślę, że wiele osób, które będzie nas oglądało, to są albo akcjonariusze MCI, albo osoby, które obserwują spółkę i są aktywnymi inwestorami na, na giełdzie. Czy jesteś w stanie jakoś przenieść te doświadczenia i dać jakieś pod, podstawowe rady, jak należy dobierać firmy w przypadku takiego małego inwestora, na co on powinien zwracać kluczową uwagę, nie mając tych profesjonalnych narzędzi, które, o których Ty mówisz i całego zespołu, który, który dzisiaj tak, jest z tyłu. Nie, no bo gdybym to wiedział, to bym inwestował, wiesz, to dzisiaj by, by było, wiesz, Backstreet Hathaway back, back robiło inwestycje publiczne. My nie robimy sensu z SS inwestycji publicznych, tak, my robimy, my jakby troszeczkę inaczej oddziałujemy, wiesz, na, na budowę wartości niż w przypadku inwestowania giełdowego, także to... Czyli najlepszym Natomiast, rozwiązaniem jest zainwestowanie w MCI, jeżeli, jeżeli, znaczy, jeżeli uważa, je, że ta strategia jest e, słuszna. Wiesz co, no, nasz zwrot to jest tam 16-17% przez ostatnie 25 lat. tak? Jeżeli chodzi o ten jakby naf na, na akcję. Natomiast no, są, są inwestycje, które są dużo lepsze. Tak? Myślę, że Apple czy Microsoft jako inwestycja przyniosły dużo wyższe zyski. Tak? Więc to, to jest jakby. To, to, nie jest prosto, to nie jest prosta odpowiedź. To znaczy 16-17% to jest ok, ale też no, Warren Buffett miał przez wiele lat ponad 20%. Tak? Softbank miał 40% przez wiele lat. Nie? Więc, nie wiem, jak to teraz wygląda, bo była duża korekta wycel w branży technologicznej, ale no, to wiesz, tu trzeba mieć pokorę do tego. Nie? Więc, więc ja, ja nie jestem w stanie, wiesz, gdy, mówię, gdybym. A znał się na inwestowaniu giełdowym. To, to MCI, by, 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 że tak powiem, robiło inwestycje w spółki giełdowe, bo to jest, jak są przykłady, że to też działa. wyniki może przynosić. Nie? Mhm. Ostatnia kwestia, którą chciałem Ciebie zapytać, to powiedzmy taka bardzo bieżąca, którą gdzieś tam wszyscy żyjemy, nie dyskutujemy, że no jesteśmy gdzieś w przededniu jakiejś kolejnej takiej dużej zmiany technologicznej, kwestii gdyby sztucznej inteligencji. Jak Twoim zdaniem w ciągu 5-15 lat wpłynie to na modele biznesowe i w ogóle na funkcjonowanie gospodarki, prawda? Czy to jest rzeczywiście coś, o czym dzisiaj rozmawiamy, efekty tego zobaczymy za 10-15 lat, czy ta zmiana przyjdzie dużo szybciej i będzie dużo głębsza niż się wielu wydaje? Ona chyba już jest, tak. Ale to jakby Nasze spojrzenie na ja jest, że to jest taka fala jak, jak internet mobilny, tak? Mieliśmy internet desktopowy, tak? Jakby, czyli internet był na dużych komputerach wykorzystywany. I nagle się pojawił, pojawiły się smartfony, tak? I internet mobilny. Tak, smartfony internet mobilny można powiedzieć, że to jest jakby to samo. I to spowodowało, że nastąpiła olbrzymia ekspansja internetu razy 10, tak, Też ten internet pojawił się w urządzeniach. To było niesamowite. No i to stworzyło olbrzymią liczbę nowych modeli biznesowych, to znaczy no, przykład Uber, tak? No to Uber gry, bo... gry mobilne, tak? W... Szereg aplikacji. Szarek, to jakby to jest niesamowicie jak, jak, jak to buksi nasze znane tutaj, tak? To jakby też bez, bez tego to by nie działało. Więc i teraz jakby ten AI to będzie taki kolejny element, który jakby znowu zwektoruje to, to, tą digitalizację, tak? Czyli jakby ten, to wszystko będzie mądrzejsze, samo się będzie rozwijało, tak? będzie bardziej efektywne, no mamy już obniżenie kosztów wytwarzania software'u. Tak? Więc to jest bardzo pozytywna i wartościowa zmiana. Mhm. A myślisz, jak to wpłynie na, nie wiem, na społeczeństwo, na rynek pracy? Czy to, o czym dzisiaj się mówi, że czterodniowy tydzień pracy, to jest przyszłość dla gospodarki, to czy to jest w twojej ocenie realne? I, I czy tak naprawdę ta zmiana technologiczna nie wyrzuci mhm zbyt wiele osób z rynku pracy tak? nie, i, i paradoksalnie nie doprowadzi, bo do, do tej pory każda zmiana technologiczna ponosiła jakość życia społeczeństwa, tak? tak. Czy, czy tak będzie to, też to, tym razem? Tak, tak, tak powinno być, znaczy, dzięki technologii jakby produkujemy więcej, no. musimy jakby mniej, mniej fizycznie no. pracować, bardziej musimy pracować intelektualnie, relacyjnie, tak to jakby ten sposób pracy się istotnie zmienił. Ja pamiętam, 30 lat temu na moim biurku była sterta papierów, nie? Ja nawet nie wiedziałam o co chodzi. Dzisiaj ja nie mam biurka. Dzisiaj nie mam biurka, tak? No, naprawdę, ja nie mam biurka. Ja w MCI-u od 25 lat pracuję mobilnie, w sensie... Masz laptopa i tak, mam wszystko. laptopa i to jest moje biurko po prostu, tak? Także to jest jakby... To jest to, co spowodowało jakby digital, technologia, internet i, i to będzie w dalszym ciągu podnosiło jakby efektywność pracy, efektywność gospodarki tworzyło więcej wartości. Ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, to jest bardzo pozytywne. Dziwię się w ogóle, że ludzie w ten sposób myślą, szczerze mówiąc. Nie? Jeszcze mając te doświadczenia historyczne, jak, jak, jak technologie, transport, lotnictwo, jak one zmieniały. Oczywiście no, są pewne technologie, które są nie, jakby niekorzystne dla, dla, dla środowiska, to, to jest jakby, no, ale to na pewno AI, AI nie jest taką technologią. No tak, tak. Pamiętamy też co chociażby, jak popularyzował się prąd. Były takie plakaty propagandowe, że przesył prądu nad Twoim domem powoduje, że te fale ci uśmiercają, więc, więc jak gdyby no zawsze zmiana technologiczna tak, to jest, rodzi szansę, to jest, to jest ale fenomen, gdyby... to jest fenomen, że ludzie jakby potrafią często tak jakby negatywnie odbierać tak pozytywne rzeczy. No? Yes. No słuchajcie, to myślę, że tym pozytywnym akcentem, bo. Yy, bo na pewno te wnioski są budujące. Ja się właśnie oskręciłem. Chcieliśmy <laughs> Tałokowi podziękować za jego czas i za, za możliwość rozmowy. E... No i co? Zobaczymy, jak w przyszłym roku spełnią się Twoje oczekiwania. I... I być może uda nam się powtórzyć. Ty, w tym roku. W tym roku, że tak. tak, tak Czyli znaczy, tak. No, znaczy tak jeszcze, ko może kończąc, znaczy no my na pewno chcemy zdynamizować nowe inwestycje. Tutaj chcemy być e, na pewno liderem inwestycji w technologicznych, softwarowych, klimatechowych tech w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. To uważamy, że to jest fantastyczny region, e, produkujący coraz lepsze firmy i globalne, i europejskie, i, i regionalne. Także myślę, że też jest dobry moment makroekonomiczny, bo wydaje się, że przeszliśmy przez takie, w większości, w większości ryzyka, które, ja pamiętam, w kryzys 2008-2012 mieliśmy takie dwa walnięcia, tu też było podobnie, nie? był COVID, jedno walnięcie i był, i był te, ten interest rate slash inflation, drugie walnięcie, no i jeszcze trzecie walnięcie związane z ryzykiem geopolitycznym, czyli konfliktem na Ukrainy. Do Ukrainy, więc to były takie, myślę, że tego było dużo, więc wydaje się, że to się <noise> powinno wyczerpać, oczywiście nie ma gwarancji i teraz jakby to powinien być bardzo ciekawy, można powiedzieć, cykl y, zostały przez który, na który wchodzimy obecnie. No, wydaje się, że Polska stoi przed jakąś taką pokową szansą, prawda, no, stania się języczkiem uwagi w regionie i... W Europie no... i na świecie. W regionie to już jesteśmy, to już... To już w tak. w ogóle, znaczy to już jest, jest, jest w zasadzie w regionie, jest Warszawa i Wiedeń. Taka to, to mm -hmm. jest rzeczywistość. Mm -hmm. I ten Wiedeń jest, to jest tak jak Kraków, nie? w sensie, że, że jakby to Warszawa jest tym takim dynamicznym miejscem, gdzie się coś tworzy, rośnie szybko i tak dalej. Nie? Więc, więc, więc tak już jest. Znaczy Polska myślę w tej chwili staje się po prostu ważnym elementem w Europie i, i jakby Geopolitycznym i, też, i też jest jakby widoczna ze Stanów Zjednoczonych, z Azji. Tak? To jest takie miejsce że tak powiem. Zresztą widzimy to w Warszawie, ile mamy tych biurowców, nie? To jest niesamowite. Tak. Hmm? Jak się to wszystko zmieniło. Super, tamku. Wojtku, dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo. <laughs> e, dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.